Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Ryszard Ćwirlej. Granica możliwości. Czyta Leszek Filipowicz. Prolog. Okolice Opalenicy. Środa, 15 sierpnia 1990 roku. Godzina 5.15. Szosa pachniała deszczem i krwią. Nad jej połyskliwą, asfaltową powierzchnią unosiła się mglista poświata. Gdzieś z oddali, z pomiędzy pni sosen, wyłaniały się pierwsze promienie słońca, wdzierające się oślepiającym blaskiem między drobne listki krzaków i ostre igliwie drzew. W górze było słychać ćwierkanie, gwizdanie i pochukiwanie ptasiej czeredy. Przez tę wrzaskliwą kakofonię przebijał się rytmiczny stukot dzięcioła poszukującego drzewnego robactwa, który starał się wprowadzać jako taki porządek w ten poranny tumult. To, co działo się niżej, przy drodze, a właściwie na jej skraju, nie interesowało pracowitego ptaka. Wbity w pień drzewa zielony passat należał do kompletnie innego świata. Owszem, Łączącego się z tym ptasim, jednak nie mającego na niego niemal żadnego wpływu. Dramat w samochodzie był przecież niczym wobec hekatomby larw kornika, drukarza, jaka w tej chwili działa się na pniu sosny. Dzięcioł morderca właśnie odłupał kawał kory i dostał się do miejsca, gdzie żerowały robaki. Zaczął je wydłubywać jeden po drugim i zachłannie pożerać. Stuk, puk. Larwa, śmierć. Stuk, puk, larwa, śmierć. Stuk, puk. Gdy u góry rozgrywała się metodyczna eksterminacja setek owadzich istnień, poniżej, w przydrożnym rowie, powoli, aczkolwiek nieubłaganie, gasło właśnie zaledwie jedno życie. Oczy trzydziestoletniego mężczyzny wpatrzone były w poruszające się gałązki sośniny, kołysane podmuchami wiatru. Człowiek patrzył na nie nieświadom morderczej sceny która działa się nad jego głową słyszał stukanie dzięcioła lekki szum wiatru i chyba czyjeś kroki ale tego nie był pewny dopóki nie zrozumiał że nie jest sam naraz widok przesłonił mu jakiś niewyraźny kształt przez chwilę wpatrywał się weń i obraz się wyostrzył krótko ostrzyżony facet uśmiechał się ukazując rząd pożółkłych od tytoniu zębów. — Żyje, kurwa, jebany! — stwierdził sepleniąco, rozbryzgując wokół siebie drobinki śliny. — Ale kuma coś czy nic? — spytał ktoś z boku. Głos miał chrapliwy, jakby starty papierem ściernym. — Chuj jego ja wie! — odparł żółtozębny. — To go, kurwa, zapytaj! — poinstruował kolegę chropawy. — Żyje, gościu? — zapytał. — Pomocy! — wyszeptał ranny. — Żyje! — znaczy kuma coś, bo mi tu coś pierdoli, żeby mu pomóc, czy jak. Zapytaj go, gdzie jest kasa. Gdzie mają kasę, znaczy się. Gdzie jest kasa, gościu? Po pomocy, cy, pro Proszę. O, nie łapie w czym rzecz. Chyba już odjeżdża. Ja pierdolę, jemu tu leci krew z bebechów. To mu czymś zatkaj. Co kurwa? Zatkaj. A z a, a, a a, a, nim jak. No jakąś szmatą czy czymś, skąd ja kurwa mam wiedzieć, czym się zatyka, co ja lekarz jestem. Nie mam szmaty. Kurwa, ktoś jedzie. Mężczyzna w turkusowym dresie i białych Adidasach spojrzał na drogę. Jeszcze nie widać było żadnego pojazdu, za to słychać wyraźnie silnik o dużej mocy najprawdopodobniej ciężarówki. Dźwięk stawał się coraz głośniejszy i wyraźnie się zbliżał. Mowe je bokiem, powiedział ten obcięty na krótko. Też miał na sobie bluzę dresową w kolorze żółto-zielonym, wpadającym nieco w beż, nazywanym powszechnie jak polska długa i szeroka straczkowatym. Ale spodnie nosił jak najbardziej eleganckie, jeansowe mocno powycierane na brudno, marmurkowo. Widać nie cenił tak bardzo jak jego towarzysz modnego sportowego stylu i hołdował nieco już przebrzmiałej Targowiskowej elegancji. Jak kurwa bokiem, łysy, ty się kurwa obudź! Zganił go towarzysz. Przecież tu kurwa nie ma żadnego boku, tylko droga przez ten las jedzie prosto w chuj, od granicy do samego Poznania. Nie ma gdzie zakręcić. Zaraz tu będzie ten samochód, a my się pierdolimy z jakimś jebańcem. Wskazał głową na rannego mężczyznę. To co robimy? zapytał zganiony. Pierdalamy stąd? Dresiarz pokręcił głową. No coś ty. — Tyle dobra zostawić? Trzeba go wysłać w pizdu. — Aha, zna ty się jak. — Jak się zatrzyma, to ja już mu powiem, że ma spierdalać. A ty, żebyś z czymś nie wyskoczył, lepiej trzym na kłódkę. — A jak się nie zatrzyma? Łysy wolał wyjaśniać od razu wszystkie wątpliwości. — Jak się nie zatrzyma, to chujcie, on obchodzi? W oddali widać już było wyraźnie maskę dużego samochodu ciężarowego nadjeżdżającego od strony opalenicy. Mogła być to ciężarówka jadąca z zagranicy, więc ten w dresie pomyślał, że jeśli prowadzi ją polski kierowca, to jakoś da się go zakręcić. Zagranicznych w ogóle się nie obawiał. Zresztą ci nie palili się do pomocy i była duża szansa, że szofer jednak wcale się nie zatrzyma. Zatrzymał się. Najpierw dresiarz i jego kolega usłyszeli ryk silnika i od razu zrozumieli, że kierowca redukuje biegi. Mercedes na niemieckich numerach zaczął gwałtownie zwalniać. W końcu wytracił prędkość, by stanąć tuż przy należącym do tej dwójki pomarańczowym Oplu kadecie, zaparkowanym na poboczu. Mężczyzna w białej czapce z daszkiem opuścił szybę i wychylił głowę na zewnątrz. Co tu się stało? zapytał po polsku jednak z silnym niemieckim akcentem. Ten w dresie wziął się pod boki i spojrzał na kierowcę, marszcząc brwi. A pan to Polak? A jaka różnica? Ja się pytam, co się stało, żeby ewentualnie pomóc. Skazał na wbitego w drzewo Pasata. Nie trzeba żadnej pomocy. My już pomagamy. Tu y, trwa właśnie y, akcja ratunkowa i proszę nie przeszkadzać, bo y, każda chwila jest droga. — To może trzeba zawezwać policja? — Nie trzeba. My jesteśmy policja — wyjaśnił facet w dresie, a jego ostrzeżony kumpel spojrzał na niego zdziwiony. Na szczęście nie odezwał się ani słowem, bo przecież kolega mu zakazał. Zaraz zresztą odwrócił się do tego leżącego, bo ranny jęknął. — Wy jesteście policja? — zdziwił się kierowca. — Policja ma mundur i jeszcze no auto z napisem policaj i w ogóle — nie wymądzaj się, gościu, bo cię zaraz weźmiemy na przesłuchanie, jako świadka. Mamy cię zatrzymać na czterdzieści osiem godzin? My jesteśmy policja, ale po cywilnemu. Tajna policja, rozumiesz? Służba bezpieczeństwa. My jesteśmy polskie sztazi. Fersztejen? Kierowca za nie mówił. No, no, co? Pani Majesz, czy nie? dodał dresiarz po rosyjsku dla zwiększenia efektu, bo wiadomo, że Niemcy mają respekt przed Ruskimi. Tak jest, Polnichesti. Potwierdził ten drugi łysy gość. No ja, kierowca z RFN rozumiał w końcu złożoność tej nietypowej sytuacji. Nerdowskiej tajnej policji bali się wszyscy Niemcy, także ci z załaby, bo dobrze wiedzieli że z tymi draniami lepiej nie zadzierać. Tacy, którzy próbowali, kończyli jako karma dla ryb w szprewie. A ci polscy tajniacy pewnie byli równie źli jak ich wschodnio niemieccy koledzy, więc nie warto było wchodzić z nimi w jakieś niepotrzebne dyskusje. E, to nie wołać pogotowie? zapytał jeszcze na wszelki wypadek, chcąc wymazać złe wrażenie po swoim niezdrowym zainteresowaniu sprawami, które nie powinny go obchodzić. Nie! Bo, — Bo my już wezwali. Znaczy, wezwaliśmy pogotowie i, i zaraz przyjadą. — Jedź, pan se, i, i, i nic się nie martw. Uspokoił go dresiarz i uśmiechnął się zachęcająco. Niemiec spokiwał głową. — No to jak nic nie, nie potrzeba, to ja, to ja jadę już. Stwierdził i zaraz odpalił silnik Mercedesa. Ciężarówka z żółtą budą, przykryta plandeką, ruszyła powoli przed siebie. Obaj Tajni policjanci przez chwilę patrzyli jeszcze za oddalającym się samochodem, by zaraz wrócić do przerwanych oględzin. Dresiarz zajął się metodycznym przeglądaniem wnętrza rozbitego pasata, zaczął od bagażnika. Wyjął z niego kilka pasiastych toreb i bez sprawdzania zawartości zaczął przenosić je do opla, którym przyjechali. A, no, no dalej, dowiedział, żeś się czegoś? Zawołał do swojego kolegi, gdy bagażnik wypełnił się zabranym towarem. — Nie, niech nie gada — odparł facet w dżinsach. — To go pierdolni w łeb — poinstruował go kolega. — Czasu, kurwa, nie mamy, bo zaraz tu coś przyjedzie. Trzeba spierdolać. No wiem, ale a, a co niby mam zrobić? Jak go jebnę, to wyciągnie kupyta. — A co się martwisz? I tak już jest po nim. Dresiarz wrócił do rozbitego pasata. Otworzył tylne drzwi i pochylił się, by sprawdzić, jak wygląda środek. Wiedział już, że niczego ciekawego tam nie znajdzie, bo przepatrzył wszystko przez okno. Auto wryło się w pień drzewa lewym reflektorem, i w ten sposób wszystko to, co było za lampą, przesunęło się do tyłu. Dlatego kierownica wbiła się w klatkę piersiową mężczyzny, który prowadził, zabijając go na miejscu. Nie wyciągnę go, dodał dresiarz, przyglądając się mężczyźnie. On jest tu zaprasowany, jakby go ktoś walcem drogowym wgniótł do środka. A, a ten mój właśnie kipnął, stwierdził jego łysy kolega, który podszedł do samochodu. On nie miał przy sobie żadnej kasy, może trzeba by jeszcze popatrzeć na podłodze. No, ale idź z drugiej strony, a jak nic nie będzie, to spierdalamy, bo za długo tu już jesteśmy. Zarządził dresiarz. Łysy obszedł auto i zaczął myszkować z przodu. Nigdzie nie było widać zaszetki z dokumentami, obowiązkowego wyposażenia każdego kierowcy. Rabuś pomyślał, że mogła wypaść podczas uderzenia w drzewo. Gdyby mieli więcej czasu, to przeszukałby wszystko dookoła. Ale teraz nie było co ryzykować. W końcu i tak mieli sporo szczęścia, że w ogóle natrafili na ten wypadek i udało im się zgarnąć wszystko, co ci zabici mieli w samochodzie. Jest, kurwa! zawołał, jest, kurwa, cała saszetka! Jego kolega natychmiast obiegł wrak. Łysy wyszedł z samochodu i wyciągnął w jego kierunku dłoń, w której trzymał brązową, zapinaną na zamek niewielką torebkę ze skóry. Pokaż, co jest w środku. Dresiarz chwycił ją i zaczął mocować się z zamkiem. Naraz do ich uszu doszedł wyraźny sygnał Syreny. Kurwa, pewnie karetka jeździe! — krzyknął łysy. A może nie karetka, lecz kieły? rzucił jego kumpel. Nie ma co czekać. Streniamy się stąd. Zarządził i pognali do swojego opla. Przez moment stali jeszcze przy samochodzie, nasłuchując, z której strony zbliża się Syrena. Od opalenicy jadą! Stwierdził łysy i wskoczył za kierownicę. Uruchomił błyskawicznie silnik. Auto ruszyło z kopyta w przeciwnym kierunku w stronę grodziska. Nad pobojowiskiem przez chwilę zrobiło się cicho, bo dzięcioł wydłubał już wszystkie larwy i zaczął uważnie przyglądać się korze, sprawdzając, gdzie by tu spróbować kolejnych poszukiwań. Nie zwrócił uwagi na niebieskiego poloneza z napisem policja. Ten. Zjechał z drogi i zatrzymał się na poboczu, niemal dokładnie pod sosną, tak uważnie przebadaną przez ptaka. Bo w końcu co go mogło obchodzić to, co działo się na dole? W jego świecie nie było żadnych wypadków. Jeśli ktoś ginął, to tylko dlatego, że kto inny był głodny. Rozdział pierwszy. Opalenica. Poniedziałek 3 września 1990 roku. Godzina 7:30. A ten maluch to chyba już się raczej na złom nadaje. Sam się nadajesz na złom, chłopie. Przecież to jest prawie nowe auto. hehe <laughs> jak to nowe? Z papierów wynika, że z 78. To znaczy się, że ma. Młody brunet spojrzał najpierw na białego Fiata 126P z wyraźnymi, rdzawymi przegniciami na nadkolach, potem na swoje brudne, uwalane smarami samochodowymi palce. Przez chwilę się zastanawiał, by w końcu rzucić niby całkiem obojętnym tonem. — Ma dwanaście lat. To znaczy, że już jest, stary. — A ty w Łodziu to ile masz lat? Zapytał właściciel warsztatu samochodowego, pięćdziesięcioletni, łysiejący na czubku głowy, postawny mężczyzna z wielkim brzuchem, świadczącym o zamiłowaniu do uciech, jakie oferuje suto zastawiony stół. Szef popatrzył z drwiącym błyskiem w oku na swojego ucznia, stał w kanale pod autem i przeprowadzał fachowe oględziny samochodu. Chłopak został na górze, by podawać narzędzia i wszystko, co było potrzebne do wstępnego przeglądu. Ja? No, zasadniczo to będzie dziewiętnaście. To co, Włodziu? Znaczy, że stary jesteś? Daj teraz lampkę, bo muszę mu zajrzeć pod ogon, stwierdził. No gdzie? Chłopak pokręcił głową i zaraz na czoło opadła mu grzywka popersa. Podrzucił ją na bok, poruszając głową tym razem jeszcze bardziej zdecydowanie. No ja to jeszcze niby młody jestem, nie? Ale jak na auto, to już on jest stary, wskazał na malucha. Stare auto to takie, co my chcemy, żeby było stare w łodziu. A ten maluch młody jest i pojeździ jeszcze drugie tyle, co ma na liczniku bo my z tego auta zrobimy nówkę, taką, co będzie wyglądać, jakby dopiero co z fabryki w Bielsku Białej wyjechała. Albo nawet i lepiej będzie wyglądać, bo wszystko w nim będzie działać na cacy, <laughs> a nie jak w tych autach z polmozbytu. Co się psują, zaraz jak za bramę wyjadą, wyjaśnił młodemu adeptowi sztuki dawania drugiego życia starym gratom Aloisy Cegłowski, właściciel warsztatu naprawczego samochodów krajowych i zagranicznych. O czym informowała tablica ustawiona przy wjeździe do zakładu przy ulicy Wyzwolenia na przedmieściach opalenicy. Dwie podobne, tylko znacznie większe, stały przy krajowej jedenastce wiodącej ze Świecka do Poznania. Jak twierdził Alojzy, te znaki drogowe informujące o naprawie aut były najlepiej w jego życiu zainwestowanymi pieniędzmi, bo od czasu, gdy zainstalował je przy drodze, potroiła się liczba naprawianych w jego firmie samochodów. Na szczęście dla mechaników, auta naszej rodzimej produkcji, czyli Fiaty, Polonezy czy Syrenki, psuły się na potęgę. Podobnie rzecz miała się z samochodami z Demoludów. Ten towar też był wielce zawodny, więc ich właściciele musieli korzystać z napraw w drodze. Najmniej naprawiało się samochodów zachodnich, bo te, nie wiedzieć czemu, nie szwarkowały tak jak nasze, choć przez lata PRL-u władze próbowały przekonać naród o wyższości techniki krajów demokracji ludowej nad zgniłym kapitalizmem. Jednak od ponad roku w warsztacie Cegłowskiego można było coraz częściej zobaczyć Passaty czy Audi. Alojzy Cegłowski robił im przede wszystkim fachowe przeglądy, bo były to samochody sprowadzane do nas z zachodu na sprzedaż. Każde takie auto przed opłaceniem cła i akcyzy musiało mieć jeszcze zaświadczenie o sprawności technicznej, wydawane przez stację kontroli, bo gratów rozsypujących się ze starości nie wolno było sprowadzać. Cegłowski, z wydatną pomocą naczelnika gminy Opalenica, wyrobił dwa lata temu papiery diagnostyczne i dzięki temu wszystkie auta przywożone z Niemiec przez okolicznych handlarzy trafiały najpierw do niego. A on, jako że był człowiekiem idącym ludziom na rękę, wystawiał takie zaświadczenia, jakich potrzebowali prowadzący, czyli potwierdzające doskonały stan samochodu. Tyle, że aut w doskonałym stanie praktycznie do kraju nie przywożono, bo kto by na takie wydawał pieniądze. W Niemczech kupowało się grata po wypadku albo rozsypujące się ze starości truchło. A warsztat cegłowskiego dawał tym ledwo zipiącym trupom nowe życie. W ten oto sposób firma, która jeszcze niedawno zajmowała się tylko drobnymi naprawami, stała się w krótkim czasie centrum diagnostycznym z uprawnieniami i do tego stacją naprawczą aut zagranicznych z ośmioma stanowiskami obsługi w dużej i solidnej hali naprawczej. W autach z polmozbytu to się wymienia wszystko, co się da wymienić, rzucił chłopak. Mój komper był na praktykach w polmozbycie w Poznaniu. To gadał, że jak tylko jakiś poldek albo maluch gwarancyjny wjedzie do środka na serwis od gwarancji, to zaraz jemu nowe części wyciągają i dają stare, a te nowe na boku sprzedają. I dlatego właśnie w Łodziu cały czas jesteśmy w takim głównie. Bo w tym kraju nigdy nie będzie dobrze, póki ludzie nie robią na swoim, ale na państwowym. Bo państwowe jest niczyje. Czyli każdy se myśli, że jak niczyje, to znaczy, że można z tego niczyjego rąbnąć, co tylko się chce. A jak robisz u siebie, to liczysz się z klientem i z własnymi pieniędzmi. I jeszcze pracujesz na własną opinię. Jak ja bym obrabiał z części auta tych, co do mnie przyjeżdżają do naprawy, to ludzie by się prędzej czy później zorientowali, że Cegłowski ich okrada. Dlatego zapamiętaj se chłopaku, że pracujesz w prywatnej firmie i tu się robi na dobrą opinię dla zakładu. A im lepiej pracujemy, tym mamy więcej klientów. A jak mamy więcej klientów, tym lepiej zarabiamy, dlatego u nas złodziejstwa nigdy nie będzie. Nie to, co w państwowych firmach. I dlatego te państwowe główna muszą w końcu paść jak zdechłe wrony, bo ludzie są coraz mądrzejsi i będą jeździć tam, gdzie ich się traktuje dobrze, a nie tam, gdzie się ich rąbie w biały dzień. Podaj mi dwunastkę, Włodziu. Chłopak sięgnął do skrzyni narzędziowej i nawet się nie zastanawiając, bezbłędnie wybrał nasadową dwunastkę. Miał dryg do tego zawodu i miarkę w oku, co Cegłowski zauważył już dawno, dlatego w tym roku znów przyjął go na praktyki. Jak chłopak skończy szkołę, to pewnie weźmie go na stałe do roboty, bo widać, że zdolny, a do tego jeszcze potrafi myśleć. – Weź i no pizgnij jeszcze letko młotkiem w to nadkole przegnite – polecił majster. Młody wziął do ręki młotek i popukał kilka razy ostrożnie, tak żeby nie uszkodzić za bardzo przeżartej rdzą blachy. – Mocniej, teraz przywal! – trzasnął znacznie bardziej zdecydowanie i młotek wbił się w karoserię. – Dobra, w wystarczy. – A, już widać wszystko, co jest z tym gównem – nad kola się sypią, ale progi ma, na szczęście, w dobrym stanie. Widać, że auto w garażu nigdy nie stało, samochód parkował pod blokiem, a swoją drogą ciekawe. Jak ludzie mogą w blokach tak całe życie żyć i nawet swojego ogródka nie mieć? W bloku nie jest najgorzej. Chłopak wzruszył ramionami, bo on całe swoje życie od urodzenia mieszkał w bloku i jakoś mu to życie w trzypokojowym mieszkaniu na drugim piętrze w niczym nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie. Uważał, że mieszka w doskonałej lokalizacji, bo wszędzie ma blisko. A poza tym, wcale nie tęsknił do ogródka, bo pracy w ziemi szczerze nienawidził. Wystarczało mu tego, czego doświadczył w szkole. Gdy co roku jesienią trzeba było jeździć na wykopki pomagać zbierać ziemniaki w jakichś pegierach. Na myśl, że musiałby pracować w swoim w własnym ogrodzie, robiło mu się niedobrze. No, w sumie jak się mieszka w opalenicy, to jeszcze nie jest najgorzej, zgodził się z nim majster. Tu powietrze dobre i w mieście zielono, a i zaraz za, za miasto. Można wyjechać, żeby pójść gdzie na spacer, ale w miastach dużych to się żyć nie da. O, weźmy na ten przykład Poznań. Widziałeś te wielkie bloki? No, odparł Włodziu Włodarek, ale bynajmniej nie z niechęcią. Poznań, to był przecież inny świat. A wiele by dał, żeby wyrwać się z tego zadupia i tam przenieść. Z przyjemnością zamieszkałby w wielkim bloku, żeby z okien widzieć całe miasto i ludzi. Szczególnie pięknie musiało tam być nocą, kiedy świeciły się światła w domach i neony na sklepach. To teraz y, weź idź do tego pasata, zarządził szef, wyrywając go z zamyślenia i marzeń o nocnym poznaniu. Że, że co? No ten pasat, co stoi tam pod płotem, ten rozpierdolony, trzeba by go zacząć. Przerwał, bo musiał wydostać się z kanału. Wdrapał się więc na drabinkę, po czym wyszedł na powierzchnię. Musimy zacząć go powoli rozbierać, wyjaśnił chłopakowi. Że, że niby jak? Włodził nie zrozumiał o co chodzi. No normalnie, chłopaku, no. E, wyciągniemy z niego wszystkie nowe części, e, znaczy takie, co się jeszcze do czegoś będą nadawać, i włożymy tam stare, bo. Wiesz, te nowe można pogonić, jak ktoś z pasatem do naprawy przyjedzie. Ale przecież szef mówił przed chwilą, że części z aut się nie bierze, jak kto ma prywatny zakład. Uczeń był autentycznie zdziwiony, bo to wszystko, czego się dowiedział przed chwilą o funkcjonowaniu prywatnej przedsiębiorczości, miało się nijak do polecenia, które właśnie otrzymał. — No widzisz, ty jeszcze nic, bracie, nie kumasz. Cegłowski położył mu rękę na ramieniu. — Popatrz na tego czerwonego golfa. Majster wskazał na auto stojące na hydraulicznym podnośniku. — Ty wiesz, co to jest za fura? — No, czerwony golf. — Słusznie. A od kogo jest ten golf? — No, od Szczepaniaka. — Masz rację. Czyli, że od naszego klienta, to znaczy się, że dla nas taki klient jest święty. On musi mieć pewność, że jak daje swoją furę do nas na przegląd, to ten samochód wyjedzie w lepszym stanie niż wjechał. Rozumiesz? I na tym polega zaufanie do firmy, że my jemu nic nigdy nie wymontujemy. A teraz popatrz się na tego pasata, wskazał ręką na rozbite auto stojące pod płotem. Już dwa tygodnie tu stało. Początkowo, zaraz po przywiezieniu, przez pół dnia oglądali je policyjni technicy i Włodziu miał wrażenie, że chcą rozkręcić każdą śrubkę. Ale po tym, jak skończyli swoją robotę, pies z kulawą nogą przy samochodzie się nie pojawił. Za to Włodziu. Owszem, oglądał auto z bliska, a nawet z bardzo bliska, bo wsiadł do środka, żeby przeszukać wszystkie zakamarki. Opłaciło się, bo w schowku znalazł cztery kasety magnetofonowe niemieckiej firmy BASF. No, oczywiście zabrał je, bo nikomu nie były potrzebne, no, na pewno nie tym, którzy zginęli w samochodzie, a dla niego były bardzo przydatne. Ponieważ, jak każdy młody człowiek, nagrywał na swoim magnetofonie piosenki z radia. Popatrzył więc na pasata tak jak mu kazał majster. Ten pasat jest rozbity i jego właściciel przeniósł się do świętego Piotra. To znaczy się, że to jest autoniczyje. A nawet jeśli za jakiś czas się ponie zgłosi ktoś z rodziny. No, to my samochód jak najbardziej oddamy, ale może się nikt nie zgłosi. A jak nikt, to przecież nie może się zmarnować. I dlatego wymontujemy, co się da i wymienimy na stare klunkry. Dlatego idź tam teraz i zacznij wymontowywać. A jak skończysz, to przyjdź na fajrant i powiedz, coś wyciągnął. Rozumiesz? Chłopak pokiwał głową, oczywiście, że rozumiał. Nic niepotrzebnie nie powinno się marnować. Tak jak te kasety, na których już zdążył nagrać sporo piosenek, między innymi najnowszą płytę Depeche Mode zatytułowaną Violator, wydaną zaledwie kilka miesięcy temu. Jego znajomy dysk Jockey Adam Wiśniak przywiózł ją niedawno z Berlina Zachodniego na sprzedaż, ale zanim sprzedał, jeszcze obaj ją sobie przegrali, bo skoro trafiła się okazja. To trzeba było przecież z niej skorzystać. Poznań, godzina ósma dziesięć. Prezes Banku Ziemskiego, Ryszard Grubiński, wdusił przycisk budzika i sypialnia na chwilę wypełniła błoga cisza, choć w głowie nadal tłukł się gdzieś ten terkoczący metaliczny dźwięk starego zegara, kompletnie niepasującego do nowoczesnego wnętrza sypialni. Wszystkie meble, czyli trzy szafa, łóżko i komoda, wykonane były z niezwykle modnej, ale i bardzo drogiej, laminowanej białej płyty. Do tego ściany pomalowano również na biało, więc pokój wyglądał niemal tak sterylnie jak szpitalne prosektorium. Ten porządek burzyły trochę części ubrań męskich i damskich. Rozrzucone w nieładzie na również białym puszystym dywanie. Jedynym odstępstwem od tej estetycznej nowoczesności był ten stary budzik, stanowiący jedną z nielicznych pamiątek po dziadkach. Podobno Anatol Grubiński, który był człowiekiem zajmującym się handlem i interesami giełdowymi, kupił ten budzik w chwili, gdy wraz z babcią wprowadzali się do pierwszego własnego mieszkania na garbarach. Zegar był jednym z nielicznych przedmiotów materialnych, które dotrwały do współczesności i dlatego Rychu za nic nie zamieniłby go na jakiś nowszy model. Zresztą uważał, że te nowoczesne plastikowe zegarki na baterie nie mogły się równać z takim solidnym czasomierzem GF Gebruder und Ford Wengler z warszawskiej fabryki budzików. Ryszard, nie udawaj, że śpisz. Usłyszał głos dochodzący gdzieś z oddali, głęboki, zmysłowy i melodyjny. Należał niewątpliwie do kobiety. Wydawał mu się nawet znajomy, tylko nie bardzo mógł sobie przypomnieć, co to za znajomość. No wstawaj, bo się spóźnisz. Przecież specjalnie nastawiałeś ten budzik. Tym razem głos był znacznie bliżej. Zaraz, czy ona powiedziała Ryszard? Przecież nikt tak do niego się nie zwracał. Wszyscy mówili Rychu albo Panie Rychu, ale Ryszard? Hmm. W ten sposób zwracała się do niego tylko Magda. A, ale ona przecież nie mogła go budzić, bo mieszkała gdzie indziej. A poza tym, co niby miałaby robić u niego w domu? Bo tego, że jest we własnym domu był pewien. Przecież miał ten swój budzik po dziadku Tolku. Otworzył oczy i zdziwił się, kompletnie zaskoczony. Magda pochylała się nad nim, uśmiechając się promiennie. Boże, jaki ona ma piękny uśmiech, pomyślał, patrząc na nią i mrużąc przy tym powieki, bo nie był pewny, czy ta oślepiająca jasność bije z jej twarzy, czy że to wina słonecznego dnia i promieni wpadających do środka śnieżno białego pomieszczenia przez a jakże białe firanki no co się tak patrzysz jakbyś zobaczył ducha nie jesteś jakąś zjawą zapytał na wszelki wypadek możesz mnie dotknąć żeby się upewnić wyciągnął rękę i pogładził magdę po twarzy zamruczała cicho jak kotka gdy się ją drapie za uchem jesteś. Prawdziwa? Jestem. Co tu robisz? Zapytał i od razu zrozumiał, że popełnił błąd, bo wyprostowała się zaciskając zęby. Zobaczył, że ma na sobie jego koszulę. Tę zwyczajną, domową, flanelową koszulę w zielono-czarną kratkę, kupioną dawno temu w sklepie myśliwskim. Zawsze wisiała na krześle w sypialni. No, tak na wszelki wypadek, gdyby. Trzeba było się szybko ubrać. Zdaje się, że Magda zrobiła z niej dziś właściwy użytek, bo potraktowała ją jak szlafrok. Jego gruby, frotowy byłby dla niej dwa razy za duży i wyglądałaby w nim jak Yeti. Nie pamiętasz nic? stwierdziła raczej niż zapytała. Nie, no, no, no pamiętam. O, oczywiście, że, że, że pamiętam. Tak, tylko powiedziałem wiesz, no. Przestań pieprzyć, Ryszard! Rzuciła chłodno. Po jej uśmiechu nie było już śladu, a magia chwili się ulotniła. Przyszło mu do głowy, że zniknęła błyskawicznie jak szpieg z krainy deszczowców. A, pomyślał nawet, że powinna powiedzieć jeszcze karamba, żeby wszystko wyglądało. Tak jak w telewizyjnej kreskówce, i omal się nie roześmiał. Na szczęście w porę się opanował. <laughs> no, no co ty, Magda? Przecież ja tylko tak. Nie wyglądał zapewne zbyt przekonująco w tej swojej pasiastej koszulce bez rękawów. Spojrzał na nią i pomyślał, że idealnie wpasował się w sytuację, bo podobną nosił smog wawelski w mniej oficjalnych momentach. Ale jeśli on był smokiem, to kim była ona? <laughs> Przecież nie kucharzem, Bartolinim Bartłomiejem, herbu, zielona pietruszka. Poczuł zapach kawy, dobiegający z głębi mieszkania. To stamtąd musiała wołać do niego przed chwilą. O Boże. Magda, która nie wiadomo skąd się wzięła w jego domu, zrobiła mu śniadanie. Przyszła go obudzić, a on wszystko spieprzył przez tę swoją gruboskórność. No, w końcu był niezgrabny jak ten smok. Siedziała na fotelu na wprost łóżka i zakładała właśnie czarne rajstopy na te swoje nieprawdopodobnie zgrabne nogi, ale cały czas miała jeszcze na sobie jego koszulę. Więc nie wszystko stracone. No musiał coś zrobić, coś powiedzieć, żeby ją zatrzymać. Przecież zależało mu na niej jak cholera. Od dłuższego czasu myślał tylko o niej. No i teraz, gdy wreszcie spełniło się jego marzenie i ta piękna kobieta znalazła się u niego w domu, on wszystko to zepsuł jednym głupim stwierdzeniem. Czy te kobiety muszą być takie wrażliwe i to zupełnie bez powodu? Magda, no przestań, proszę cię, chodź tu do mnie. Pogadajmy. Wyciągnął rękę w jej kierunku, ale ona wydała tylko wargi. Daj spokój, Ryszard. Nie mam czasu. Na nic nieznaczące gadanie. Muszę iść do zakładu. Dzisiaj mamy dostać nową partię materiału prosto z Chin. Podobno jest nie do zdarcia. Jak dobrze pójdzie, to liczę, że z tego będzie jakieś pięć tysięcy pardziców. – Co ty mi pierdzielisz o dżinsach, Magda? Proszę cię. – Zaleje rynek marmurkami z chińskiego dżinsu. – Dobre, nie? Ludzie nawet nie będą się domyślali, że mają na sobie dżinsy z materiału wyprodukowanego w Pekinie czy jakimś Szanghaju, ale uszyte w Polsce. Będą to nasze polsko-chińskie dżinsy z Poznania. Dżinsy marki Ritchie. Nieźle, co? Mówiła i mówiła o tych dżinsach, które niewiele go obchodziły. Patrzył na nią i zastanawiał się, co zrobić, żeby wrócić do chwili sprzed piętnastu minut, kiedy jeszcze nie zadzwonił budzik, a on nie zdążył niczego popsuć. Magda podniosła się z fotela, odwróciła się do niego plecami i zdjęła koszulę. Potem sięgnęła po stanik i szybko go założyła. Widząc jej gołe plecy i kształtną pupę ukrytą pod białymi majtkami, na które zdążyła już naciągnąć rajstopy, poczuł przypływ podniecenia. I wtedy? Przypomniał mu się cały wczorajszy wieczór, spędzony z nią na dansingu w hotelu Merkury, a później powrót do jego nowego domu, który kupił bardzo okazyjnie kilka miesięcy temu od pewnego adwokata. Gość był mu winien sporo pieniędzy i, jak się okazało, nie mógł spłacić długu gotówką. A że modernistyczna połówka willi na stoku cytadeli prezentowała się bardzo okazale, postanowił, że zostawi ją dla siebie. Przyjechali do tej willi dzisiejszej nocy i, niemal natychmiast, poszli do sypialni. Zdążył jeszcze zabrać z kuchni butelkę czerwonego wina, ale chyba nie mieli okazji do wznoszenia toastów, bo otwarta flaszka stała na nocnym stoliku, a w kieliszkach nie było śladu po kabernecie. No! Nieźle. Odpowiedział nie myśląc wcale o powodzi dżinsów zalewającej Poznań i okolice. Nic go nie obchodziły jakieś wycieruchy. Obchodziła go tylko ona. Magda, nie obrażaj się o jakieś bzdury! Ryszard, o jakich bzdurach mówisz? Spojrzała na niego, a on poczuł natychmiast, że domyśliła się w czym rzecz. Wiedziała, że on nic nie pamięta. Zdaje się, że za dużo wypił, i dlatego przypomina sobie tylko chwilę, w której zaczynają się całować stojąc koło łóżka. Ona rozpina mu białą koszulę na piersi, on wsuwa rękę pod czarną spódniczkę, tę samą, którą ona teraz zakłada. No. Tak ogólnie, wszystko to bzdury. To, co mówiłeś mi wczoraj, to bzdury. No, nie, nie, wczoraj mówiłem, nie, 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 nie o to się rozchodzi. Czuł, że coraz bardziej się pogrąża. Co jej do chulery mówił, no nie miał zielonego pojęcia. Przecież mógł po pijaku powiedzieć wszystko, no. Nawet to, że ją kocha. No, a, ale gdyby tak powiedział, to czy aby nie wyznałby prawdy? A może poprosił ją o rękę? Nic nie pamiętasz? Zdaje się, że dziś mogłabym ci wmówić, że mi się oświadczyłeś, a ty byś nie wiedział, jak z tego wybrać? No wiesz, jeśli cię poprosiłem. Nie, 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 nie musisz się martwić. Sięgnęła po torebkę, przewiesiła ją przez ramię i odwróciła się do niego. W sumie to spędziliśmy bardzo przyjemny wieczór, no i noc była też przyjemna. Bo, bo, bo ja nic nie mów? Może. Zjemy razem śniadanie. No, no wiesz, pogadamy jeszcze. Chwila uleciała, Ryszard, nie da się jej złapać, już po wszystkim. Muszę zamówić taksówkę, bo raczej mnie nie odwieziesz. E, chyba musisz jeszcze trochę odczekać, zanim usiądziesz za kierownicą. Nie, ja, ja, ja nie, ale mogę wezwać Mariana, on, on cię odwiezie. Wstał wreszcie z łóżka i poczuł, że kręci mu się w głowie. Uch, miała rację, nie nadawał się do jeżdżenia. Zresztą nie był zbyt dobrym kierowcą, bo prawo jazdy miał od niedawna i nawet na trzeźwo nie jeździł zbyt pewnie. Dlatego samochód najczęściej prowadził Marian, jego ochroniarz i szofer w jednym, ale ten miał przyjść dopiero na dziesiątą, a teraz była. Spojrzał na budzik po dziadku Tolku, wskazywał ósmą, dwadzieścia. Jak chcesz, weź Mercedesa. Zadzwonię do Mariana, żeby podjechał do ciebie do szwalni i odebrał samochód, a potem przyjechał do mnie. – O, to miłe z twojej strony – ucieszyła się. – Gdzie masz kluczyki? – W przedpokoju, na nawieszaku. – Okej, okay, to lecę. Dzięki. Podeszła do niego i cmoknęła go w policzek. Chciał ją przytrzymać, ale… Zrobił to zbyt niezdarnie, więc szybko wywinęła się z tego niezgrabnego uścisku. Wyszła z pokoju, zostawiając go w gaciach i z niezbyt mądrą miną. Po chwili usłyszał trzask zamykanych drzwi. Nie bardzo wiedział, co ma teraz ze sobą zrobić. Nawet nie pamiętał, po co nastawiał budzik na tak wczesną porę. Miał chyba dokądś jechać, ale. Nie miał pojęcia dokąd. A zresztą co to za różnica? Nigdzie nie pojedzie. Zostanie w domu i może napije się kawy. Poszedł do kuchni. W ekspresie podgrzewał się szklany dzbanek, wypełniony do połowy czarnym płynem. Mm. Aromat niemieckiej kawy, Jakobs, wypełniał pomieszczenie, osłabiając w ten sposób smutnie wyrzuconych petów zalegających w popielniczce na stole. Mm. Kawa była dobrym pomysłem na gardło wysuszone przez wczorajszą wódkę. Ach, ale może najpierw coś zimnego? Otworzył lodówkę. Wewnątrz stał równy rządek butelek piwa poznańskiego. Sięgnął po pierwszą z brzegu. Zdjął kapsel otwieraczem w kształcie drewnianej beczułki, pamiątki z jakiejś niemieckiej winnicy. Z flaszką w dłoni podszedł do okna. Na podjeździe stał jego ciemno-granatowy Mercedes. Auto wyglądało, jakby przed chwilą zjechało z taśmy produkcyjnej. Marian, jak zwykle, zanim odstawił samochód do domu, umył go, tak żeby rano można było wyjechać nim bez wstydu do miasta. Magda podeszła do samochodu i odwróciła się, spoglądając w kuchenne okno. Ich spojrzenia się spotkały. Machnął do niej. Ona skinęła głową i włożyła kluczyk do zamku. Otworzyła drzwi i z wdziękiem wskoczyła do środka. Pociągnął łyk piwa, potem drugi i opróżnił całą butelkę. Zimny napój spłynął do gardła, przyjemnie je podrażniając. Samochód jęknął, ale silnik. Nie zaskoczył. Uśmiechnął się pod nosem. Widać, Magda miała wyjątkowy talent do samochodów. Jego Mercedes palił przecież od pierwszego przekręcenia kluczyka, a ona. O, proszę, rozrusznik zazgrzytał drugi raz i nic się nie wydarzyło. Silnik nie zaskoczył. I naraz zrozumiał, że już nie zaskoczy. Ktoś mu kiedyś opowiadał, że. Jeśli do kabli rozrusznika podłączy się kable ładunku podłożonego pod siedzenie kierowcy. Boże, nie, Magda, ja pierdolę, nie! Cisnął flaszką w okno w nadziei, że to na sekundę przyciągnie jej uwagę. Butelka odbiła się od szyby i spadła na podłogę, a ułamek sekundy później wyleciała cała szyba, rozpadając się na tysiące kawałków, które jak w filmie na zwolnionym tempie wleciały do środka kuchni. Ogromny huk wybuchu momentalnie go ogłuszył, a fala uderzeniowa rzuciła nim o ścianę. Zdążył jeszcze pomyśleć, że to wszystko to chyba jakiś sen wariata, w którym nie wiedzieć czemu on odgrywa główną rolę. Poznań, godzina 8:30. Wybuch targnął powietrzem, a on z przyzwyczajenia otworzył usta. Za chwilę zaśmiał się w duchu ze swojej głupoty. Po pierwsze, był za daleko od miejsca eksplozji, a po drugie robiło się tak sekundę przed hukiem to znaczy wtedy, gdy było już pewne, że coś zaraz wybuchnie, więc Otwarte usta uwolnią powietrze, które mogłoby pod wpływem wystrzału cofnąć się i zostać wtłoczone do uszu. Wielu artylerzystów, z przypadku, którzy zapomnieli o tak oczywistej prawdzie, było głuchych jak pień. Ci bardziej doświadczeni, którzy przeżyli nie jeden wystrzał, reagowali automatycznie, tak jak on. Na wszelki wypadek chwycił się za nos, zatykając uściskiem obie dziurki. I wepchnął tam trochę powietrza przez usta. Poczuł lekkie stuknięcie w bębenkach. A z jego słuchem było wszystko w porządku. Ciekawe co ze słuchem kolegów, oni byli bliżej. Spojrzał we wsteczne lusterko. Niewiele jednak mógł zobaczyć prócz dymu zasnuwającego ulicę. A to znaczyło, że przynajmniej część zadania się udała. Samochód wyleciał w powietrze, więc. Była duża szansa, że człowiek, którego mieli wyeliminować, właśnie witał się ze świętym Piotrem. Ale byli przygotowani na wszelką ewentualność, na jakiś wypadek przy pracy, dlatego mieli jeszcze dodatkowe zabezpieczenie w postaci snajpera, który czuwał naprzeciwko gotowy do strzału. Ich zleceniodawca wyjaśnił precyzyjnie, czego od nich oczekuje. Tydzień temu spotkali się z nim na odprawie. Panowie, Czasy się zmieniły i zadania, które mamy do wykonania, też są zdecydowanie inne. Przede wszystkim, zmiana okoliczności sprawia, że teraz musimy liczyć tylko na siebie, a to oznacza, że jesteśmy jak górnicy, albo lepiej powiedzieć, przodownicy pracy, stachanowcy, którzy dobrze wiedzą, że im więcej węgla na przodku wyrąbią, tym więcej zarobią. Nikt nie martwi się już naszymi pensjami i ubezpieczeniami. Zostaliśmy porzuceni przez tych, którym przysięgaliśmy wierność. Dlatego sami musimy zadbać o nas, bo nikt nam w tym nie pomoże. Liczymy tylko na siebie i na swoich kolegów? Rzucił szczupły mężczyzna w okularach, jeden z czwórki wykonawców zlecenia. W sztruksowej marynarce wyglądał jak nauczyciel z liceum. Zleceniodawca znał go bardzo dobrze i wiedział, że jest specjalistą w swoim fachu. Jeszcze niedawno pracował w pionie czwartym, zajmującym się walką z kościołem. Ludzie mówili, że dopomógł kilku szczególnie pyskatym księżom w opuszczeniu tego świata, a to oznaczało, że w nowej rzeczywistości nie miał najmniejszych szans. Tacy jak on. Nawet nie stawali do weryfikacji. Ich największym zmartwieniem nie była utrata pracy, ale utrzymanie się na powierzchni, bo nowa władza zaczynała grzebać w teczkach i mogła się do czegoś dokopać. A oni wiedzieli dobrze, że ci z Solidarności, jeśli znajdą na kogoś kwity, to na pewno z nich skorzystają. O to właśnie chodzi, kolego, zgodził się z nim zleceniodawca. Walczyliśmy o to, żeby w tym kraju było lepiej, mądrzej i sprawiedliwiej. A teraz nasz kraj nas porzucił mimo tylu naszych zasług, więc musimy upomnieć się o siebie. Oczywiście zrobimy to najlepiej, jak umiemy, tak jak nas tego przez lata nauczono. Sami weźmiemy to, co nam się należy. I dlatego. Zaprosiłem tutaj panów, by wprowadzić was w szczegóły mojego planu. Mężczyzna przejechał wzrokiem po zebranych. Wyglądali jak faceci, Którzy właśnie wyszli z biura albo wpadli tu wprost z ulicy, idąc na zakupy. Żadnej ekstrawagancji w ubiorze, zwykłe, codzienne stroje, w których nie dałoby się znaleźć żadnego charakterystycznego elementu zapadającego w pamięć. Na pytanie, jak wyglądał ten człowiek, zwykły przechodzień, podrapawszy się po głowie, odpowiedziałby zapewne: no, normalnie, jak każdy. Siedzieli przy dużym czarnym stole w pokoju biurowym firmy polonijnej zajmującej się szyciem ubrań. W tym miejscu kierownictwo zakładu zapewne spotykało się ze swoimi kontrahentami, więc taka mała konferencja dla pięciu osób na nikim nie robiła tu wrażenia. Od kolejni goście załatwiający jakieś swoje handlowe sprawy rozmawiają o tym, ile czego kupić i jak najkorzystniej to później sprzedać. Okno wychodzące na ruchliwą ulicę Obornicką, którą przez cały czas ciągnęły sznury samochodów wjeżdżających do Poznania i wyjeżdżających z miasta, było szczelnie zamknięte, mimo tego i tak hałas z wylotówki był wszechobecny. Jednak ci mężczyźni nie zastanawiali się nad ulicznym ruchem. Ich świat daleki był od tego szarego, zwyczajnego, który toczył się na kołach codzienności po rozjeżdżonym i kruszącym się asfalcie drogi krajowej numer 11. Oni wjeżdżali właśnie na własną drogę, która miała ich poprowadzić ku spokojnemu życiu w dostatku i spokoju. Więc, jak powiedziałem, z tego, co można by nazwać polskim tortem, że tak to obrazowo ujmę, wyjaśniał gospodarz, wszyscy, którzy mają właśnie w tej chwili coś do powiedzenia w tym kraju, Wykrawają jak najlepsze i jak największe kawałki dla siebie, i jednocześnie patrzą innym na ręce, żeby ci przypadkiem nie wzięli więcej. Tak, panowie, wygląda polityka w polskim wykonaniu, w naszym polskim wykonaniu. I teraz chodzi o to, żeby podczas tego wycinania wydłubać sobie tyle, ile się da tak żeby nikt tego nie zauważył. Oni, ci giganci, biją się o to, co najwidoczniejsze, czyli o potężne firmy i przedsiębiorstwa, a my musimy skupić się na tych mniejszych, dla nich nieistotnych, na jakichś zakładach tekstylnych, przetwórniach spożywczych i przedsiębiorstwach naprawczych. Będziemy brać to wszystko na co nikt inny nie będzie miał ochoty i nie będziemy szukać majątku w Warszawie tam gdzie wszyscy wszystko widzą, ale w pcimiu wąchocku i głądkach i w ten sposób zbudujemy największe w kraju imperium małych firm na czele których stawiać będziemy naszych ludzi. Te firmy będą tworzyły nieformalny holding samopomocy. Stworzymy więc własną organizację firm na pierwszy rzut oka, nie mających ze sobą nic wspólnego. Ale do tego wszystkiego potrzebne są nam fundusze. O ile przejmowanie firm w całej Polsce przez naszych ludzi już się zaczęło, o tyle napotykamy kłopoty w postaci Braku finansowania naszych inwestycji. Dlatego potrzebujemy pieniędzy. Ale nie doraźnej gotówki wyciągniętej z bankowej kasy. My nie jesteśmy jakimiś drobnymi złodziejaszkami. Nie okradamy banków. My kradniemy całe banki. Uczestnicy zebrania poczuli się naprawdę rozluźnieni. Początkowa rezerwa zniknęła jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wróciła atmosfera narad i operatywek, kiedy omawiano bieżące zadania stawiane przed nimi przez resort. Teraz było podobnie, a zadanie wcale nie było bardziej skomplikowane i niebezpieczniejsze niż te wykonywane wcześniej przez nich państwowych funkcjonariuszy. Teraz było tak samo, ale zmienił się ich status. W jednej chwili Stawali się prywatnymi przedsiębiorcami działającymi na własną rękę. Jednak wcześniej musieli jeszcze coś zrobić. Samochód stoi każdej nocy zaparkowany na podjeździe. Podłączamy kable pod zapłon, a ładunek przyczepiamy od spodu. Zresztą mamy tu kolegów saperów, którzy się na tym znają najlepiej. Gospodarz wskazał brodacza w ciemnych okularach Top Gun i dżnisowej marynarce oraz siedzącego obok łysego faceta w skórzanej kurtce. Obaj uśmiechnęli się, kiwając lekko głowami. Y, — Jakaś ochrona? Myślę o ludziach? — zapytał łysy. Zlecenia dawca pokręcił głową. Kompletna beztroska. — A zabezpieczenie auta? — tym razem zainteresował się okularnik. — Nie mam pojęcia. Ale to nowy Mercedes, więc spodziewałbym się blokady z alarmem — Sprowadzony w tym roku z Niemiec w wersji Peweksowskiej, więc ma wszystko fabryczne. No ale z czymś takim sobie poradzicie, wyjaśnił gospodarz. Nie będzie problemu, potwierdził łysy. Czyli tu sprawa wydaje się prosta. Zakładamy ładunek i czekamy. Obiekt powinien tego dnia wyjść po ósmej, żeby dojechać na umówione spotkanie. Wy robicie wszystko w nocy i czekacie do rana. Chodzi o to, Żebyśmy mieli pewność, że nasz obiekt nie wyjdzie z tego cało. I dlatego musimy się zabezpieczyć. A gwarancją bezpieczeństwa będzie kolega. Wskazał na mężczyznę w sztruksowej marynarce. Ja wiem, że to może dmuchanie na zimne, bo po waszej robocie nie będzie co zbierać. Ale strzeżonego Pan Bóg strzeże... Jak mówią księża, od których kolega jest specjalistą. Zresztą nie tylko od czarnych, lecz także od broni snajperskiej. Rozumiem, że zabezpieczam miejsce i czekam do końca, póki nie upewnimy się, że wszystko zostało posprzątane. O, najwyżej pięć minut. Potem zabieracie się stamtąd samochodem, oczywiście wcześniej ukradzionym i po robocie. Samochód, którym odjeżdżacie, trzeba później zostawić gdziekolwiek. Yy, tym się zajmie kolega, spojrzał na kierowcę. Może być kolega kierownik? Zapytał. Ten skinął głową. No właśnie, to, to najlepsze określenie w końcu. Jest pan kierownikiem całej akcji. Kolega kierownik zajmuje się więc całą logistyką, zaopatrzeniem i koordynacją działań. Kierownik w kilka dni wykonał wszystkie prace koordynacyjne, a teraz siedział w samochodzie i czekał na swoich ludzi. Gdy dym nieco się przerzedził, otworzyły się tylne drzwi rozklekotanego poloneza, którego ukradł wczoraj na ratajach. Dwaj specjaliści od wybuchów weszli do środka. Od momentu podłożenia ładunku. Siedzieli w punkcie obserwacyjnym naprzeciwko mieszkania likwidowanego obiektu. Bomba miała eksplodować po przekręceniu kluczyka w stacyjce, ale specjaliści zabezpieczyli się jeszcze na wszelki wypadek i dołączyli detonator na fale radiowe, gdyby ten pierwszy sposób nie zadziałał. W takim wypadku trzeba było tylko ręcznie nacisnąć przycisk. Ta zapobiegliwość okazała się całkowicie niepotrzebna. Samochód wyleciał w powietrze. Tyle, że w samochodzie zginął ktoś zupełnie inny. Kurwa, warknął łysy saper. Chuj by to strzelił. Co jest? Zapytał kierownik. W aucie była jakaś baba. Rzucił brodacz w ciemnych okularach. No trudno, kierownik wzruszył ramionami. Na wojnie ginął też cywile. Ale ona była tam sama. To znaczy ta babka była sama, wyjaśnił brodaty. Nic żeśmy kurwa nie mogli zrobić. Wyleciała do bozi wpisu. Kurwa! jęknął kierownik, który już zaczął układać sobie w głowie wstępny plan poprawienia sfuszerowanej roboty. I wtedy do auta wsiadł czwarty członek grupy. Ten z wyglądu przypominający nauczyciela liceum był najwyraźniej zadowolony. I co, Szczerzy Szkły? zapytał go kierownik. Bo naprawiłem to, co spierdolili nasi koledzy. Miałem szczęście, bo jak zobaczyłem, że jakaś laska idzie do auta, zacząłem szukać faceta i zobaczyłem go w kuchni. Stał w oknie i pił piwo z flaszki. No to spokojnie mierzyłem, poczekałem aż pierdolnie ładunek, żeby się huk zlał z wystrzałem, i pociągnąłem. I co? zapytał saper w ciemnych okularach. Po śliwkach. Już go więcej nie widziałem. No, to możemy jechać. Zdecydował kierujący akcją. E, ja się zrywam w takim razie, oznajmił snajper. Wyskoczył z samochodu, zatrzasnął drzwi i odszedł chodnikiem w kierunku skrzyżowania osiedlowych uliczek. Kierownik odpalił auto, stykając ze sobą druty pod kolumną kierownicy. Silnik zagrał głośno, choć niezbyt harmonijnie. <średziny> w końcu Czego można wymagać od dziesięcioletniego poloneza. Poznań, godzina dziewiąta piętnaście. Trzydzieścioro uczniów klasy siódmej, a siedziało w ciszy, wpatrzonych w postać przystojnego podporucznika policji i zasłuchanych w jego niezwykle interesującą opowieść. Nikt się nie wiercił. Nie rozmawiał ani nawet nie zajmował się dłubaniem w nosie. Prócz głosu prelegenta słychać było tylko brzęczenie grubej muchy, bezskutecznie próbującej przeniknąć przez szybę, by wydostać się na zewnątrz. Uczniowie z przejęciem słuchali tego, co miał do powiedzenia funkcjonariusz, bo ten wchodząc do klasy zastosował chytrą sztuczkę. Obiecał, że osoby, które odpowiedzą poprawnie na jego pytania. Po zakończonej prelekcji otrzymają w nagrodę zestaw znaczków odblaskowych, długopisy i kalendarze na rok 1990 ze zdjęciem Komendy Wojewódzkiej Policji, a do tego wszystkiego jeszcze cukierki miętowe. Zwycięzca zaś miał dostać plastikowy piórnik z wydrukowanym na okładce policyjnym polonezem. A było więc o co walczyć. Każde dziecko w klasie, oczyma wyobraźni, widziało się już właścicielem piórnika, wyróżniającego się na tle tych zwykłych, dostępnych w sklepie papierniczym. Policyjnego piórnika nie miał nikt. Dlatego każdy potencjalny właściciel słuchał w skupieniu opowieści klasowego gościa. I w związku z tym bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, jak się zachować w trudnych sytuacjach. Na przykład, co zrobić, jeśli ktoś się topi w rzece albo w jeziorze. No, wiecie, co wtedy się robi? Kilka rąk natychmiast podniosło się ku górze. Podporucznik rozejrzał się po sali i wskazał szczupłą blondynkę z dwoma warkoczykami. – Jak ci na imię? – Mam na imię Karolina – odpowiedziała uczennica, wstając z krzesła – no to co trzeba zrobić, gdy się ktoś topi? Trzeba wezwać pomoc, a nie skoczyć do wody i wyciągnąć topielca? Dziewczynka pokręciła głową. Nie wolno wskakiwać do wody, bo taki, co się topi, może nas wciągnąć pod wodę i zamiast jednego topielca będą dwa nieboszczyki, wyjaśniła dziewczynka. Brawo, bardzo słusznie. Pochwalił ją funkcjonariusz. Masz całkowitą rację. Od ratowania ludzi są ratownicy, a wy, póki nie macie jeszcze kart pływackich i przeszkolenia, mamy karty pływackie, wtrącił się wyrośnięty chłopak z ostatniej ławki pod oknem. Ja chodzę na chiałkę, na pływanie i już kartę zrobiłem w piątej klasie, wytłumaczył. Brawo! Bardzo dobrze, że umiesz pływać, ale samo pływanie jeszcze nie wystarczy. Trzeba wiedzieć, jak się brać do ratowania, a to najlepiej wiedzą ratownicy. Dlatego nie ratujemy sami, ale wołamy dorosłych na pomoc. Oficer spojrzał na nauczycielkę, która stała pod ścianą pilnie, przysłuchując się pogadance. Uśmiechnęła się do niego i lekko skinęła głową. Policjant zrozumiał, że jego czas dobiegł końca. No to teraz mogę już powiedzieć, Spojrzał na obserwującego twarze, że piórnik wygrywa dziś. Karolina! Brawo, Karolino! Jęk zawodu przeszedł przez klasę, jednak funkcjonariusz był na to przygotowany. Ale pozostali też bardzo ładnie udzielali odpowiedzi i bardzo grzecznie się przysłuchiwali, dlatego wszyscy dostaniecie prezenty. Każdy z Was otrzyma zestaw złożony ze światełka odblaskowego, długopisu, kalendarzyka i cukierków. Szmer aprobaty przeszedł przez salę. Sierżancie, dobrze, że jesteście, pozwólcie tu, pomożecie mi rozdawać. Policjant zwrócił się do podoficera, który właśnie pojawił się w drzwiach, machając ręką, jakby odganiał się od muchy, a potem szybko podszedł do podporucznika i nachylił się do oficerskiego ucha. Panie poruczniku, spierdalajmy stąd, bo szef dzwonił, że już mamy się zmywać. Że co? No, kurwa, Marcinkowski mówi, że mamy zapierdalać w podskokach wyjaśnił z właściwą sobie prostotą starszy sierżant Mazurek. A Marcinkowski, podporucznik Mariusz Blaszkowski, od razu zrozumiał, że dzieje się coś ważnego. Jeśli sam szef Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego wyciąga go z prelekcji dla uczniów szkoły podstawowej, to znaczy, że sprawa jest niezwykle poważna. No dobra, idź do samochodu i dowiedz się co i jak i gdzie mamy jechać. To ja już wiem. Stary kazał jechać na cytadelę. Tam jakiś wybuch był. Ma pan wszystko sprawdzić. Spoko, już schodzę, tylko się pożegnam. stwierdził, spoglądając na nauczycielkę. Sierżant też spojrzał, ale od razu wykluczył podejrzenie, że blacha, bo tak nazywali w komendzie tego Mierzącego 180 centymetrów o wzrostu dobrze zbudowanego bruneta o szczupłej, starannie ogolonej twarzy podrywa tę panią. Facet robił wrażenie na płci przeciwnej i pewnie tej nauczycielce też musiał się spodobać, ale raczej marne były szanse, żeby i ona wpadła mu w oko. Należała do grupy tych kobiet, o których mężczyźni zapytani, czy są ładne, mówili, no tak, bardzo sympatyczne. Blaszkowski raczej nie przyszedł na spotkanie z dziećmi dla niej. Chyba jednak była to sprawa czysto służbowa, myślał starszy sierżant Arkadiusz Mazurek wychodząc na korytarz. Spojrzał przelotnie na stojącą tam szczupłą brunetkę w czarnej sukience za kolana, kremowej marynarce i z czarną torebką zawieszoną na ramieniu, ale wydała mu się za chuda. Owszem, była ładna, a nawet bardzo ładna... Lecz nie spełniała podstawowego wymogu mazurka, konesera kobiecych wdzięków. Według niego babka musiała mieć takie cycki, żeby co było co złapać i jeszcze najlepiej, żeby się nie mieściło w łapie. Brunetka miała, według kategorii sierżanta, piersi sportowe, nie przeszkadzające w bieganiu, więc dla mazurka była w zasadzie niewidzialna. Kobieta spojrzała na otwierające się drzwi do klasy, ale sierżant najwyraźniej nie był tą osobą, na którą czekała. Podoficer minął ją i zniknął na klatce schodowej, pochłonięty natychmiast przez szeroką falę uczniów, wylewającą się z sąsiedniej sali. Ci nie mieli tak atrakcyjnego rozpoczęcia roku z udziałem policji, jak klasa, w której z pogadanką wystąpił podporucznik. No, ale żeby ktoś taki pojawił się na lekcji, trzeba było mieć dobre kontakty i znajomości. A kobieta stojąca przy oknie na korytarzu miała mama Karoliny, zwyciężczyni konkursu, Wiktoria Łabęcka, znała podporucznika, bo byli sąsiadami. Mieszkali w tym samym bloku przy Kościuszki. Blaszkowski przeprowadził się tam kilka miesięcy temu, gdy wrócił do Poznania po ukończeniu szkoły oficerskiej w Szczytnie. Poznali się już pierwszego dnia. Pan tu u nas będzie mieszkał? Zapytał ośmioletni chłopak, gdy policjant wkładał klucz do zamka. Stał w uchylonych drzwiach prowadzących do mieszkania naprzeciwko. No chyba tak, odpowiedział Mariusz, próbując dopasować odpowiedni klucz spośród pęku kilkunastu, które dostał w wydziale socjalnym. Z tym mieszkaniem udało mu się, bo jako młodemu oficerowi przysługiwała mu kawalerka. Na którą jednak trzeba było zapisać się do kolejki. Pierwszeństwo mieli ci z rodzinami. On, póki był sam, mógł liczyć od ręki co najwyżej na pokój w hotelu garnizonowym. Na szczęście jego podanie o przydział lokalu służbowego trafiło na biurko samego szefa dochodzeniówki Alfreda Marcinkowskiego. Ten. Miał je tylko zaopiniować, ale przypadkowo w tym samym momencie otrzymał pismo dotyczące pustego lokalu przy ulicy Kościuszki. Sekcja lokalowa pytała Marcinkowskiego, czy ten zamierza zachować do dyspozycji swojego wydziału mieszkanie po zmarłym pracowniku. Zdziwił się, bo po pierwsze nie wiedział, że jego wydział ma jakieś mieszkania do dyspozycji, a po drugie, nie znał tego pracownika. Zapewne facet poszedł na emeryturę, zanim Marcinkowski trafił do pracy w dochodzeniówce, Fred nie zamierzał wnikać w szczegóły. Jeśli jakaś decyzja należała do niego, podejmował ją, nie czekając, aż ktoś zrobi to za niego. I tak mieszkanie po emerycie dostał Mariusz. A ten pan, co tu mieszkał wcześniej, to umarł, nazywał się pan Stasiu, a pan jak się nazywa? Blaszkowski. A ja jestem Kuba Łabęcki. A ja mam na imię Mariusz. Pan Stasiu był fajny. No, tak bywa w życiu, że jedni przychodzą, a drudzy odchodzą, rzucił filozoficznym tonem nowy lokator. Ja też jestem fajny. Powiedziawszy to uśmiechnął się do chłopaka. Ten zmarszczył brwi, dokładnie mu się przyglądając i zapewne oceniając stopień fajności nowego sąsiada. On też był milicjantem i zbierał znaczki. A pan zbiera znaczki? Nie. Mariusz pokręcił głową. Pchnął drzwi i natychmiast poczuł zaduch dawno niewietrzonego mieszkania, w którym odór starości można by było zdrapywać ze ścian jak wypłowiałą tapetę. Nie zbieram. A co pan zbiera? Nic nie zbieram. Kiedyś zbierałem żołnierzyki. Aha, i jeszcze kapitana żbika, znaczy komiksy. Kuba, co ty tu robisz? Usłyszał kobiecy głos dochodzący z głębi mieszkania naprzeciwko. Chłopak się odwrócił. Mamo, tu za pana Stasia będzie teraz mieszkał pan Mariusz, i on też jest szkiełem. Nie mówi się szkiełem, tylko policjantem poprawiła go matka, otwierając szerzej drzwi. Zobaczył trzydziestoparoletnią kobietę w obcisłych czarnych dżinsach i stanowczo za dużej męskiej koszulce z krótkim rękawem. Ich oczy się spotkały. Mariusz poczuł coś dziwnego jakby jego wzrok przekłuł go, jak szpilka, przeszywająca motyla i osadzająca go na ścianie przeszklonego pudełka. Na szczęście nie było za nim żadnej ściany, nadającej się do zawieszenia policjanta, z rozpostartymi skrzydłami. Musiała odczytać jego myśli, bo zaraz spuściła oczy i spojrzała na syna, czochrając go po ciemnych włosach. No, przecież szkieł to nie jest brzydkie słowo, oburzył się chłopak. – Kuba ma rację – poparł go Mariusz. – U nas na komendzie tak się mówi od zawsze. – No to jak już będziemy mieć szkieła sąsiada, to przynajmniej będziemy tu się czuć bezpieczniej – zawyrokowała. Nazywam się Ławęcka. Wiktoria wyciągnęła ku niemu szczupłą dłoń o długich palcach. No, pomyślał, że mogłaby być pianistką. Niewiele się pomylił. Wkrótce dowiedział się, że kobieta pracuje w filharmonii i jest altowiolistką. Mariusz jestem dostałem przydział na to mieszkanie, więc y, wygląda na to, że będziemy sąsiadami. Drzwi do klasy otworzyły się i ubrany w galowy mundur, podporucznik Blaszkowski wyszedł na zewnątrz. Wiktoria uśmiechnęła się promiennie na jego widok. Podszedł do niej. Szybko się rozejrzał, ale nikogo w pobliżu nie dostrzegł, więc chwycił ją za biodro. Delikatnie przysunął ku sobie i pocałował w usta. Jeszcze ktoś zobaczy, powiedziała, odsuwając się od niego. Ale wiedział, że wcale nie czuła się niezręcznie. Raczej był to wyraz kokieterii niż troska o dobre obyczaje, nie pozwalające deprawować dzieci na szkolnym korytarzu. Co by powiedzieli twoi szefowie? Jakich znam, to powiedzieliby, że blacha wreszcie trafił na właściwą kobietę. Starą babę z dwójką dzieci. Stara to jest angielska królowa, a ty jesteś jak dojrzałe wino, co wygląda pięknie, a smakuje jeszcze lepiej. Hmm. Mruknęła coś pod nosem, najwyraźniej zadowolona z komplementu, ale to, co usłyszała chwilę później, raczej się jej nie spodobało. Na lody musicie pójść sami. Cholera! A jak się zadajesz ze szkiełem, to niestety. Musisz się liczyć z takimi sytuacjami. Widziałaś tego sierżanta, który tu był przed chwilą? Kazał mi się natychmiast zbierać. Coś się stało, a ja mam dziś służbę. Dzieciaki nie będą zadowolone. Kuba się cieszył na to wyjście do poloneza. Idź z nimi i powiedz, że wieczorem, jak skończę robotę, to wpadnę. Wpadniesz do nich, czy do mnie? zapytała. Znów poczuł to spojrzenie, które przeszywało go na wskroś jak szpilka. Tylko ta szpilka była przyjemna jak diabli. — No, przecież jesteście jak Head and Shoulders, dwa w jednym! — rzucił popularnym hasłem reklamowym, dał causa i pobiegł w kierunku schodów. Minutę później zapinał pas bezpieczeństwa w niebieskim polonezie z dumnym napisem Policja na obu bokach, za którego kierownicą siedział sierżant Mazurek. Poznań godzina dziewiąta czterdzieści pięć. Na rynku łazarskim, nieregularnym placu otoczonym z dwóch stron starymi kamienicami, z trzeciej blokami, a z czwartej otwartym szeroko na pobliską Głogowską, jak zwykle o tej porze było pełno ludzi. Sprzedający chwalili głośno swój towar i nawoływali kupujących. Ci chodzili powoli i lustrowali dokładnie stragany, bo tu nie trzeba było się przepychać jak w kolejce do rzeźnika. Na Łazarzu każdy mógł kupić to, na co tylko miał ochotę. Jak to w kapitalizmie? Decydujące były podaż i popyt, więc jeśli klient czegoś szukał, rynek musiał mu to dostarczyć. Wszędzie wokół słychać było dźwięki muzyki, gdzie niegdzie rokowej, gdzie indziej popowej, ale najgłośniejsze, najskoczniejsze, a co za tym idzie najbardziej poszukiwane. Było szmirowate disco po polsku. Skoczne rytmy tworzyły więc muzyczną oprawę dla ludzkiego mrowiska, które prócz zakupów szukało też odrobiny emocji. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa, każdy dzisiaj wygrać może, jeśli szczęściu dopomoże. Raz, dwa, trzy, szkieł nie patrzy komu komu, bo idę do domu. Szczupły szatyn rozrzucił szybko trzy karty i rozejrzał się na boki. Jego fachowe oko oszusta od razu wyłowiło przynajmniej trzech gości, którzy mieli ochotę dziś przegrać. Przynajmniej trzech, bo był jeszcze czwarty. Ten od kilku minut przyglądał się uważnie rozkładaniu kart i widać było, że ma chęć spróbować. Ale on nie należał do zwykłych jeleni. To był gracz, który uważał, że rozpracował system i zamierzał obstawić na pewniaka, czyli zgarnąć wygraną. Takich gości, rozdający karty z dzichu, zwany trąbą, szczególnie lubił. Uważał, że satysfakcja z przewalenia takiego mądra lińskiego jest podwójna. A co innego zwykli frajerzyci przychodzili na Łazarz, żeby coś kupić albo sprzedać i widząc rozgrywkę na wysokim szczeblu, czyli karciany blat zawalony stertą gotówki, wchodzili do gry licząc na szybką i pokaźną wygraną bo wszystko wydawało się banalnie proste. Krupier, czyli w tym wypadku z miał w rękach trzy karty. To, że dwie z nich były czarne, a jedna czerwona, widzieli wszyscy, bo przed rozłożeniem ich na stole pokazywał je grającym. Nie było najmniejszej szansy, żeby mógł którąś kartę podmienić. Stał przecież na widoku i wszyscy go uważnie obserwowali. Stolik, na którym rozkładano karty i obstawiano wygraną, zrobiony był z zielonego metalowego kosza na śmieci, odwróconego do góry nogami, a na wierzch prowadzący grę kładł drewnianą płytę meblową, która kiedyś była drzwiczkami do szafki w meblościance na wysoki połysk. Dzięki temu połyskowi karty ładnie się rozkładały na blacie i łatwo je było przesuwać. A tym właśnie zajmowali się podstawieni gracze, czyli ludzie z dzicha. Jednak tego, że ktoś tu jest podstawiony, nie wiedzieli frajerzy wchodzący do gry i od samego początku skazani na porażkę. To właśnie dzięki nim codziennie z dzichu i jego ludzie mieli co robić wszystko działo się niemal na środku rynku, na chodniku, pomiędzy straganami, na których handlowano wszystkim, czym się dało od gaci począwszy, przez kolorowe gazety z zachodu, papierosy z Peweksu, wódkę od ruskich, na niepotrzebnych nikomu starych, znalezionych na strychu śmieciach skończywszy. Można tu było więc kupić to, co przydatne i to, co na pierwszy rzut oka nikomu do niczego przydać się nie mogło, ale sprzedawcy wychodzili z założenia, że warto spróbować. Z sprzedawał chętnym złudzenie szczęścia i bogactwa. Frajerzy, widząc pieniądze i trzy karty, obstawiali czerwoną i najczęściej przegrywali, bo oszuści rozkładali je szybko i do tego jeszcze zawsze w pewnym zamieszaniu. Trąba najpierw pokazywał odkryte trzy karty i. Każdy mógł się przekonać, że to nie żaden Schindel. Potem zaczynał je szybko tasować, obserwowany przez kilkanaście par oczu. Tyle bowiem osób mogło stać wokół stolika, nie przeszkadzając sobie wzajemnie. W tłumie było zawsze trzech współpracowników, którzy pozorowali grę. Oni czekali na właściwy moment, gdy karty zostaną położone na stole. Dwaj obstawiali konkretne karty, najczęściej te przegrane, kładąc na nich pieniądze. Robili to z pełnym przekonaniem, tak aby frajerzy im uwierzyli. Tu jest czerwona. Ja pierdolę. Widziałem, że tu jest czerwona. Kurwa! Daję na nią sto tysięcy. Dalej, gościu, pokazuj, co tam jest pod spodem. Daję sto tysięcy, kurwa. No, proszę, odkrywamy. Wołał zapalczywie facet w czarnej, skórzanej kamizelce i czapce z daszkiem. No, dalej, odkrywamy kartę. Spokojnie, gościu, spokojnie. Z dzichu przytrzymywał wszystkie trzy karty obiema dłońmi, żeby ktoś za wcześnie ich nie odkrył. Taki żeś pewny, to kładź bejmy na stół. Co? Cykasz się ćwoku? No dalej, dawaj stówkę. Ehe, w chuj się nie boję. E, daję dwie stówki na 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 tą kartę. No to żeś już przegrał, człowieku, bo czerwona jest. Z drugiej strony komentował niby zupełnie obojętnym tonem gruby facet z czarnym wąsem i starannie zaczesanym przedziałkiem z lewej strony, ubrany w zieloną koszulę i brązowe spodnie sztruksowe, które na pokaźnym brzuchu przytrzymywały pasiaste szelki. Spokojnie, gościu, ja mam swojego pewniaka. Odpowiedział mu ten w czapce: Sam se stawię na czarną. Na czarną, <laughs> Widzicie, wiaruch Nac, co to za zastraniec jest? Krzyczał gruby. O, on mi gada, że że, 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 ja mam na czarną stawiać, jak on sam stawia na, na, na czarną. Ja pierdolę, skąd takie wały kurbowe się biorą. Sam jesteś wał? Skocz mi na wałek i zatańcz kawałek, czwoku. Tak? No, no to patrzcie, ła łachu cmentarny, 300 ty, tysiączków stawiam. Widzisz pan? Gruby zwrócił się do zdzicha jak do najwyższego arbitra rozgrywki. Sa sam pan widzi, że gość jest, jest durny jak mój mój lewy but. O, pro, proszę bardzo, trzy stówki na, na tą kartę. Położył trzy banknoty i przytrzymał je dłonią, dociskając do karty tak, żeby na pewno nikt mu jej nie podmienił. Karta w środku była cały czas nieobstawiona i wtedy przesunął się naprzód ten specjalista. Z dzichu trochę obawiał się takich cwaniaków, bo obserwując rozgrywkę byli w stanie przejrzeć jego chytry plan, który wcale nie był skomplikowany. Jego ludzie zazwyczaj kłócili się o karty czarne, a wygrywającą ignorowali. W ten sposób na te najlepiej obstawione dwie karty, Kładli swoją gotówkę także niezorientowani w rozgrywce frajerzy. Cwaniacy, którzy pojawiali się co jakiś czas, szybko orientowali się o co chodzi. Wtedy zbliżali się do stołu i, jak im się zdawało, niczego nie ryzykując, stawiali na pewniaka. Ja stawiam milion na tę środkową, powiedział szczupły facet w okularach ubrany w białą koszulę i marynarkę. Przypominał Zdzichowi jego dawnego nauczyciela fizyki. Tamten też był taki zabiedzony, bo nic nie jadł, tylko żywił się nauką. Ten najwidoczniej postępował podobnie. Żył książkową wiedzą i tworzył teorie, a dziś postanowił jedną z nich wprowadzić w życie. Najpierw patrzył uważnie na grę i uderzył w najbardziej odpowiednim, jak mu się wydawało, momencie, czyli wtedy, kiedy był pewien podwojenia wygranej, bo... W trzy karty wygrywało się dokładnie tyle, ile się postawiło. Przegrywało się natomiast wszystko i nikt nie przyjmował reklamacji. Zastanów się, gościu, rzucił z dzichu z troską w głosie, jakby chciał odwieść chudzielca od nierozważnego kroku. Pomyśl dwa razy, bo wiesz, że to jest gra uczciwa i tu bejmów przegranych się nie zwraca. Jak się co przegra, to już umarł w butach, znaczy się po robocie. To przemówienie tylko upewniło chudzielca, że ma słuszność. Stawiam milion i, i nie ma co gadać. Moje ryzyko, panie. No co, odkrywamy? Zawołał coraz bardziej pewny siebie. A ty skąd wiesz, że tu jest czerwona? Zapytał chudego gruby w szelkach. Mam pewność, popartą doświadczeniem naukowym, że że niby co? Że wygram. To 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 ja zamieniam. Rzucił gruby i przyłożył swoje pieniądze na środek. Ale z was łosie? Zaśmiał się ten w czapeczce. Już po waszej kasie, durnie. No, patrzcie się, ludzie, kto wygra. Ja wygrywam i zgarniam bejmy. O, proszę bardzo. Dokładam jeszcze do pięciu stówek. Znaczy się pół bańki stawiam i po robocie, a ty facet płać. Jak się wygra, się zapłaci. Jak się przegra, to ci chuja utnął kaci. Zawołał z dzichu. Ostatnia szansa na obstawę. Komu komu? Bo idę do domu. Kilku frajerów postawiło jeszcze jakieś drobne kwoty na dwie obstawione karty. Ta, którą porzucił Grubas w sztruksach, była nieobstawiona. – Nie może tak sama se leżeć – stwierdził jakiś facet w koszulce z napisem Matarika i w porządnych peweksowskich lewisach. Zdichu spojrzał na niego i zacisnął zęby, widząc, że ten sięga po pieniądze do kieszeni i wyciąga dwie stówy. – Żeby nie było jej łyso – stwierdził wesoło i mrugnął jednocześnie do Zdzicha, który przeklął pod nosem i zawołał. No to, szanowne państwo, jak to mówią, bimba na pętli, znaczy się kłyniec, dymbiec i bileciki do kontroli. Najpierw odkrył tę z prawej, obstawioną przez gościa w czapce i kilku tych, którzy mu zaufali. Kurwa jebana! Zawołał obstawiający, gdy zobaczył czarnego króla, ale nie dyskutował, tylko podał krupierowi pieniądze, które trzymał pod palcem. No to teraz... Chwila prawdy. Z dzichu wydobył z pod ręki chudego nauczyciela kartę, by zaraz szybko ją odwrócić. Nie musiał na nią patrzeć. Wiedział, co na niej jest. Zadowolony rzucił okiem na chudzielca, który zbladł momentalnie. Chciał coś powiedzieć, ale nie zdążył. A żeby cię chuj jakiś zajebał w naukowy sposób ty zastrańcu pierdolony. Krzyknął gruby w sztruksach i zaraz oddał wszystkie pieniądze zichowi, a ten schował je do kieszeni. Ale gra się jeszcze nie skończyła. Oczy wszystkich zwróciły się na ostatnią kartę, którą trzymał pod palcem gość w rokowej koszulce. — No to wychodzi na to, że pan bankier płaci — rzucił zadowolony. — Odkryj pan kartę, bo to jakieś oszustwo grubsze jest — zawołał przegrany chudzielec — Oj, nie zarzucaj, ty, szmaciarzu pierdolony, oszustwa uczciwemu człowiekowi, co o swoją reputację codziennie walczy, z takimi jak ty. Papudrakami. Oburzył się z cichu, a potem skazał kartę. Proszę bardzo, szanowny pan, odkryje i zobaczymy, czy ktoś tu kogoś oszukał, czy oskarżony zostałem niesłusznie i we w związku z tym komuś za zniewagę, trąbę trzeba będzie natychmiastowo obić, żeby mu się więcej nie zachciało ludności oskarżać, powiedział z cichu trąba, którego ksywka wzięła się właśnie od trąby, w którą lubił walić tych, którzy weszli mu w drogę. Facet w koszulce metaliki odkrył kartę, a zebrani wokół ludzie jęknęli głośno. As kier wygrywał. No, to płacz pan po Bożemu. Rockman wyciągnął rękę ze swoimi dwiema setkami, a prowadzący grę, robiąc kwaśną minę, odliczył cztery pięćdziesiątki. Miałeś farta, stwierdził z dzichu. Żaden fart. Trzeba mieć tylko oczy dookoła głowy. Zwycięzca schował wygraną. A potem uśmiechnął się szeroko. Widzę, że trąba w dobrej predyspozycji zawodowej, powiedział i wysunął przed siebie pustą dłoń. A ty co? Szkodę chcesz mi wejść? Rzucił z duchu i potrząsnął ręką kolegi, z którym nie widział się sześć miesięcy. Wyszedł wtedy z więzienia we wronkach, w którym spędził zaledwie rok z dwóch zasądzonych za napad i pobicie. Do żadnego z tych czynów się nie przyznał. Ale musiał dla przyzwoitości odsiedzieć połowę, bo więcej za dobre sprawowanie nie dało się skrócić. Jego kolega z podceli, Marian, nazywany Falconettim w skrócie Falco, od pewnego bohatera serialu Pogoda dla Bogaczy, który podobnie jak on nie miał jednego oka, odsiedział wszystko, co mu zasądzono, skoro dopiero teraz pojawił się w Poznaniu i od razu przyszedł do niego na Łazarz. To znaczy, że Trzeba będzie ten powrót do świata normalnych ludzi dziś porządnie opić, pomyślał z dzichu trąba, rozglądając się na boki. Przy wywróconym do góry nogami śmietniku, zastępującym kasyno gry, zostali tylko we dwóch. Jego trzej ludzie, czyli gruby w sztruksach, długowłosy w bejsbolówce i trzeci, wielki jak szafa, nie grający, ale pilnujący porządku podczas rozgrywki, Poszli do pobliskiej piwiarni na rogu Głogowskiej i Engla, żeby przepukać gardło i poczekać na szefa, odpoczywając po intensywnym poranku. Rozegrali już pięć partii i zarobili kilka milionów, więc należało im się trochę relaksu. Zdichu chciał teraz do nich dołączyć, ale musiał zrobić coś ze swoim dawnym kumplem. Zostajesz w Poznaniu, czy jedziesz gdzieś dalej? zapytał, zdejmując deskę ze śmietnika. Dziś w Poznaniu, a jutro kto wie, Falko się zaśmiał. To znaczy się, dziś pijemy. Już pijemy, odpowiedział mu kumpel. Wiesz, mam gości do podziału, poszli tam do knajpy. A widziałem tych dwóch. Dobrze sobie radzą. A coś więcej dadzą radę zrobić? Że niby jak. Bo ja, jak mnie znasz, na dupie nie wysiedzę, a miałem trochę czasu na przemyślenia i teraz... No, mam jeden pomysł, co go chcę zrobić, i dlatego potrzebowałbym takich gości. Co to się roboty nie boją? Moi się niczego nie boją, tylko zależy co to za robota. Mówiłeś mi kiedyś, że żeś ze swoimi chłopakami jeździł do Berlina i wszyscy oni mają prawko znaczy są jeżdżący. No więc dla takich jest ta fucha. Co to dużo można zarobić i to kompletnie bez ryzyka? Nie ma takiej roboty, że się nie ryzykuje. O, ryzyko jest takie, że trzeba tylko wsiąść w samochód i przejechać z jednego miejsca do drugiego. Znaczy, bez ryzyka. To gdzie jest haczyk? Haczyk jest taki? Teraz trzeba się napić i wszystko przegadać. I niech ja się nie nazywam Falko, jak wy od jutra. Przestaniecie rżnąć wiarę na kartach na Łazarzu. Jesteś bardzo pewny siebie. Bo <laughs> takie czasy, kolego, że trzeba być pewnym siebie i wiedzieć, jak wykorzystać moment. Dziś każdy może stać się miliarderem, musi tylko wiedzieć, jak to zrobić. A ja wiem, stwierdził Falko i klepnął zdzicha w ramię. Ten wziął pod pachę swój blat do gry i postawił go, jak zwykle, za budką Kiosku Ruchu, żeby był gotowy, gdy tu wrócą. Bo nie bardzo chciało mu się wierzyć staremu kumplowi z celi, że tak z dnia na dzień stanie się miliarderem i przestanie grać w trzy karty. W końcu to była jego normalna, codzienna robota, którą wykonywał najlepiej, jak umiał od ładnych kilku lat. A takiej dobrej pracy się nie porzuca. Odeszli w kierunku ulicy Engla, odprowadzani skocznymi dźwiękami przeboju muzyki chodnikowej O-la-la la, w wykonaniu zespołu Papa Dance. Godzina dziesiąta. I co, wiadomo już coś w sprawie? Zapytał Blaszkowski Mazurka, który siedział za kierownicą służbowego poloneza. Auto zjechało z niepodległości w lewo, przecieło przeciwległy pas i wbiło się w Solną. Do Cytadeli nie było daleko. W zasadzie mieli ją tuż za swoimi plecami, ale musieli objechać kawałek poznania, żeby dostać się na Szelongowską, bo po ostatnich zmianach organizacji ruchu. Porobiono tu ulice jednokierunkowe i Mazurek, który nie był kierowcą, ale pod oficerem śledczym, tylko od czasu do czasu siadającym za kierownicą, nie wiedział, jak trzeba teraz poruszać się po mieście. Dlatego wybrał nieco dłuższy, ale za to pewniejszy objazd. Mariusz w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że jadą okrężną drogą. Cały czas jeszcze był pod wrażeniem tego spojrzenia Wiktorii. A było w tej kobiecie coś takiego, co nie pozwalało mu się skupić na sprawach służbowych. Musiał myśleć o niej i o tym, co czeka go dziś wieczorem. A że wieczór, zapowiada się ekscytująco, wiedział doskonale. Ostatnio każdy był właśnie taki. Wiktoria przychodziła do niego, ponieważ w swoim mieszkaniu czuła się jakoś niezręcznie przede wszystkim przez dzieci a poza tym nie mogła się pozbyć wrażenia dziwnej obecności nieobecnego męża. Łabęcki wyjechał w 1983 do Niemiec, a ona została tutaj. Był działaczem Solidarności, który od wprowadzenia stanu wojennego działał w podziemiu i się ukrywał. Gdy w końcu wpadł, władze dały mu prosty wybór: albo pójdzie siedzieć, albo wyjedzie na zachód. Wybrał wolność. Ale warunek był taki, że wyjedzie sam. Nie miał więc wyjścia. Ustalili z żoną, podczas widzenia w areszcie przy Muńskiej, że pojedzie, jakoś się tam urządzi, a potem ściągnie ją i dzieci do siebie przy pomocy Czerwonego Krzyża. W ten sposób udawało się w tamtych czasach łączyć rodziny. Wyjechał, a ona została tutaj właściwie już spakowana i w każdej chwili gotowa do drogi. Oficjalne łączenie rodziny jednak się nie udało, a Łabęcki przestał się regularnie odzywać. W 86 dostała ostatni list. Pisała jeszcze kilka razy do męża, by w końcu otrzymać z powrotem dwa swoje listy. Z niemiecką adnotacją, że adresat jest nieznany. Rok temu przysłano jej urzędowe pismo z Chicago, w którym adwokat John Lukaski informował, że prowadzi sprawę rozwodową jej męża i że podstawą do orzeczenia rozwodu ma być trwały rozkład pożycia. Dlatego wzywają do potwierdzenia stanu faktycznego, czyli tego, że nie żyją ze sobą od 83 roku. Podarła ten list i wyrzuciła do kosza. Dzieciom nic nie powiedziała. Nikomu niczego nie powiedziała. Dopiero gdy Mariusz zapytał ją, jakieś dwa miesiące po tym, jak się wprowadził do swojego mieszkania, zrzuciła cały ten ciężar z siebie. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio